pięknie. Asia Radzik, ja nazywam się Darek Czarny, nazywamy się Skrawek Nieba. I ten Skrawek Nieba absolutnie nie odnosi się, no jeśli miałby się odnosić do nas bezpośrednio, no to pewnie do Asi by się odnosił, nie do mnie, że Skrawek Nieba, bez przesady. Drodzy Państwo, nasz program nazwaliśmy Oblicza Miłości. Ja wiem, że to jest temat, który trochę w tych czasach jest trochę mniej modny. Jeśli już, to uchy, achy, wzloty emocjonalne. Nas bardziej jako akt woli miłość interesuje, różne oblicza, różny kąt widzenia tego bardzo pojemnego pojęcia. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Państwu i mówię to z pełną odpowiedzialnością i szczerością. Nie ma tu absolutnie żadnej kokieterii. Jesteśmy wdzięczni za to, że przybyliście na nasze i gospodarza zaproszenie, ponieważ Wasza obecność tam uzasadnia naszą obecność tutaj. Także jesteśmy wdzięczni. To jest ukoronowanie tych naszych godzin przesiedzianych prób, tej niewiary, ponieważ jesteśmy oboje nadwrażliwcami. To, co będę dzisiaj mówił między piosenkami, to jest wypadkowa tego, o czym rozmawiamy bardzo często jeżdżąc z Asią po Polsce, dojeżdżając do różnych miejsc, w których gramy. Tak. Bohaterem w warstwie literackiej będzie Krzysztof Cezary Buszman w części programu. W części będą to moje teksty. Na co dzień jesteśmy muzykami w trochę większej formacji, w zespole U Studni. Ci, którzy z Was śledzą losy zespołu U Studni, rozpoznają w moich autorskich, w pełni autorskich piosenkach piosenki, które gram również U Studni, to prawo sobie daję. Ponieważ są to całkowicie moje piosenki od początku do końca i tekst, i muzyka, w związku z tym pozwalam sobie na dysponowanie również tymi piosenkami w duecie. Dobrze.